Zadanie, które wam teraz pokażę, zwiększy współczynnik waszej postaci o dwa punkty. Udajemy się do kaldery. Najwygodniejszym sposobem na dostanie się do miasta to skorzystanie z usług teleportacji w gildii magów. Gdy już będziemy w mieście, to wychodzimy przez wschodnią bramę i idziemy ścieżką cały czas prosto. Kiedy dojdziemy do rozwidlenia, to na naszej drodze spotkamy Chlor, Maramo czy Mordę. Gdy z nim porozmawiamy, ten nam powie, że został oszukany i poprosi nas o pomoc. Jeśli się zgodzimy, to ścieżką udajemy się pierw do Aldrun. I gdy dojdziecie do kolejnego rozwidlenia, to na drogowskaz szukamy Aldrun Mniejszy Trakt, a następnie udając się w tamtym kierunku, na waszej drodze będzie wiedźma Sosja Kristina. Gdy doprowadzimy naszego kompana do wiedźmy, ta nam złoży propozycję, aby Norda się pozbyć. Mówimy o tym Chlormarowi i wybieramy opcję, że będziemy po jego stronie. Po pokonaniu wiedźmy, zabieramy z jej zwok topór Pogromca Chmur i oddajemy broń Chlormarowi, a on w ramach nagrody podniesie nasz współczynnik siły o dwa punkty.